W dzisiejszym filmie zobaczymy. Duda miał wiedzieć, że przyjadą po Wąsika i Kamińskiego. Śledztwo umorzone. Rafinerie i bazy paliw w ogniu. Ukraińcy wypuścili stado dronów. Fala nienawiści w Wielkiej Brytanii. Płoną posterunki. Potężna demolka. Ten dzień Rosjanie zapamiętają na długo. Zwierzęta zyskają nowe prawa. Koniec powszechnie stosowanej patologii. Ukraińcy chcą pokoju, ale nie za wszelką cenę. Stawiają warunki. Zapraszam do oglądania. Duda miał wiedzieć, że przyjdą po Wąsika i Kamińskiego. Śledztwo umorzone. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim. W wyjaśnieniu podano, że siedziba prezydenta to dla policji miejsce jak każde inne. W styczniu urzędnicy głowy państwa nazwali interwencję wtargnięciem. Z medialnych doniesień wynikało jednak, że to funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa wskazali policjantom pomieszczenie, w którym przebywali skazani. Andrzeja Dudy nie było wtedy na miejscu. Uczestniczył w spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską w Belwederze. Obaj politycy PiS zostali wyprowadzeni przez funkcjonariuszy, a następnie osadzeni w zakładach karnych. Po 2 tygodniach prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ich ułaskawieniu. Później media utrzymywały, że Andrzej Duda czuje się obrażony, dlatego nie wziął udziału w tegorocznych obchodach Święta Policji. Nieoficjalnie mówiono, że postanowił dać sygnał policjantom, iż czuje się obrażony za zatrzymanie u niego prawomocnie skazanych polityków. Prezydent podjął decyzję, że akurat na tych uroczystościach nie będzie. Dlaczego Donald Tusk podczas ostatnich 8 lat nie był? Pytał szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. Tydzień później w Pałacu Prezydenckim zorganizowano osobną uroczystość, podczas której policjantom wręczono nominacje generalskie. Pojawiły się jednak informacje, że prezydent wiedział o tym, że podczas jego nieobecności do pałacu wejdzie policja. Mówiła o tym Grażyna Ignaczak-Bandych, ówczesna szefowa kancelarii, ta sama, która nazwała interwencję policji wtargnięciem. W prokuraturze zeznała, że prezydent przed wyjazdem do Belwederu powiedział jej, by w razie przybycia policji do pałacu nie utrudniać czynności. Prezydent tłumaczył wcześniej, że jego uwagi nie dotyczyły zasadności wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, natomiast dotyczyły kultury bycia. Człowiek, który wykonywał to zadanie, zna mnie bardzo dobrze. Pracował ze mną przez wiele lat. Mógł skontaktować się ze mną, przyjść do mnie, powiedzieć: panie prezydencie, ma pan w Pałacu Prezydenckim gości, a my mamy rozkazy, jeżeli chodzi o tych gości. Bardzo byśmy prosili, żeby pan porozmawiał z gośćmi i żeby goście wyszli z Pałacu Prezydenckiego, bo my musimy wykonać nasze zadania i nie mamy wyjścia. Mówił już po zatrzymaniu polityków prezydent Andrzej Duda. Zdaniem śledczych policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa nie dopuścili się przekroczenia uprawnień. Prokuratura uznała, że dochowano wszelkich procedur. Zgromadzony materiał dowodowy nie wykazał, aby w trakcie realizacji przez funkcjonariuszy policji wyżej wymienionych czynności doszło do naruszenia nietykalności osób zatrzymanych. Użyte zaś środki przymusu były adekwatne do okoliczności. Stwierdzono w uzasadnieniu decyzji o umorzeniu śledztwa. Mecenas Michał Zuchmantowicz, pełnomocnik Mariusza Kamińskiego, zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Rafinerie i bazy paliw w ogniu. Ukraińcy wypuścili stado dronów. Z piątku na sobotę w kilku rosyjskich obwodach ogłoszono stan wyjątkowy. Lokalne kanały na Telegramie alarmowały, że z Ukrainy niezauważenie przemknęły dziesiątki dronów. 55 dronów przeniknęło w małych grupach w rejon Rostowa z różnych kierunków. Następnie zaczęły aktywnie manewrować. Ostrzegali Rosjanie w mediach społecznościowych. Następnie pojawiły się informacje, że części bezzałogowców udało się przedostać na lotnisko wojskowe w Morozowsku, gdzie doszło do 3 potężnych eksplozji. Na terenie bazy magazynowane jest paliwo lotnicze i duże zapasy amunicji. Wróg aktywnie przygotowuje się do ostatecznego, zdecydowanego ataku tej jesieni. W tym celu próbuje pozbawić nas naszej przewagi w lotnictwie, które wytrącało go przez wszystkie 2 lata specjalnej operacji wojskowej, pisali kremlowscy blogerzy. Jak się później okazało, w nocy z piątku na sobotę ukraińskie drony zaatakowały skład ropy w obwodach białgorodzkim, rostowskim i orłowskim.
Wróg osiąga to, niszcząc nasze lotniska i pozbawiając nasze samoloty paliwa. A teraz planuje użyć myśliwców F-16 przeciwko naszym helikopterom, komentowali Rosjanie. O pożarze i eksplozji na terenie bazy lotniczej w Morozowsku informowali także mieszkańcy. Również miejscowi dali znać, że atakowane są obiekty w obwodzie orłowskim. Przedmieścia Orła uderzone. Pisali chwilę po tym, jak w rejonie zauważono drony. Z tych relacji wynika, że uderzony został wielopiętrowy apartamentowiec, a gdy na miejscu pojawili się strażacy, nagle w to miejsce trafił kolejny dron. Silosy z paliwem wybuchały również w dystrykcie kamieńskim. Rosyjskie kanały pisały, że druga grupa dronów zaatakowała magazyn ropy i zdołała podpalić dwa zbiorniki. Potwierdzam informacje o ofiarach. Przekazał niebawem gubernator Wasilii Gołubiew. Z kolei w Omsku płonęła największa rosyjska rafineria, należąca do koncernu Gazprom. Zakład ma roczną zdolność przerobu ropy na poziomie ponad 21 milionów ton. Dla porównania rafineria Orlenu w Płocku może przerabiać rocznie około 16 milionów ton ropy rocznie. Pożar objął jednostkę AVT-6 nazwaną 10. To wstępna kolumna destylacji ropy o wolumenie rocznym przerobu na poziomie 6 milionów ton. Ta część omskiego kombinatu została niedawno zmodernizowana. Nie jest znana przyczyna pożaru. Raczej nie był to ukraiński dron, gdyż do granicy jest ponad 2,5 tysiąca kilometrów. Minionej nocy zaatakowali także Rosjanie. Na celowniku znalazła się Odessa oraz obwody Winnicki, Chersoński i Doniecki. Zginęło kilku cywili. Dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk oświadczył, że Rosja użyła minionej nocy 29 dronów do ataku na 9 obwodów oraz że udało się strącić 24 z nich. Fala nienawiści w Wielkiej Brytanii. Płoną posterunki. Po ataku nożem w Southport, w którym zginęła trójka dzieci, w mieście nie ustają protesty, które wybuchły po tym, jak w przestrzeni publicznej pojawiła się błędna informacja o tym, że sprawcą był muzułmański imigrant. Z uwagi na to, że nożownik był niepełnoletni, policja miała obowiązek chronienia jego tożsamości. W związku z brakiem tej informacji przez media społecznościowe przetoczyła się fala islamofobicznych i antyimigranckich postów. Fałszywe informacje o pochodzeniu podejrzanego rozprzestrzeniały się błyskawicznie. Niektórzy fałszywie podali jego nazwisko jako Ali al-Shakati, nie wskazując jednak oficjalnego źródła. Pojawiły się również doniesienia, że podejrzany przybył do Wielkiej Brytanii małą łodzią, co również nie było prawdą. Już dzień po zdarzeniu odnotowano co najmniej 27 milionów wyświetleń postów stwierdzających, że napastnik był muzułmaninem, migrantem, uchodźcą lub obcokrajowcem. Według policji Merseyside wśród uczestników zamieszek w Southport są członkowie skrajnie prawicowej English Defence League, której współzałożycielem jest antyislamski aktywista Tommy Robinson. Zastępują naród brytyjski wrogimi, brutalnymi, agresywnymi migrantami. Wasze dzieci nie mają znaczenia dla rządu Partii Pracy, pisał Robinson, którego obserwuje 800 tysięcy osób. W czwartek sędzia Andrew Menary z sądu w Liverpoolu uchylił nakaz zachowania anonimowości sprawcy ze względu na rosnącą skalę zamieszek. Podejrzany został zidentyfikowany jako Axel Rudakubana, 17-latek urodzony w Cardiff, którego rodzicami są obywatele Rwandy. W ciągu kilku dni miasto pogrążyło się w całkowitym chaosie. Demonstranci podpalili posterunek policji w Sunderland. Na nagraniach z protestu widać płonącą siedzibę i tłumy niosące transparenty z hasłami antyimigranckimi. Londyńska policja poinformowała w czwartek, że aresztowano już ponad 110 osób pod zarzutem udziału w brutalnych zamieszkach i napaści na funkcjonariuszy. Mieszkańcy potępili gwałtowne protesty i pomogli w odbudowie zaatakowanych meczetów w Southport i Hartlepool. Choć prawo do pokojowego protestu musi być chronione za wszelką cenę, jasno powiemy, że przestępcy, którzy wykorzystują to prawo, aby siać nienawiść i dopuszczać się aktów przemocy, staną przed sądem. Oświadczyło biuro szefa rządu. Sam premier uznał sytuację za skoordynowane działania skrajnej prawicy. To jest celowe. To nie jest protest, który po prostu wymknął się spod kontroli. To grupa osób, które są absolutnie nastawione na przemoc, powiedział w czwartek brytyjski premier. W czwartek Axel Rudakubana usłyszał zarzuty trzech morderstw dziewczynek w wieku 6, 7 i 9 lat. 10 usiłowań zabójstwa i posiadania ostrego przedmiotu. Brytyjska policja szykuje się na kolejne gwałtowne zamieszki w ten weekend. Według organizacji Hope Not Hate w sobotę i w niedzielę w Wielkiej Brytanii ma się odbyć aż 35 protestów.
Już teraz Krajowa Rada Szefów Policji zapowiedziała zwiększenie mobilizacji służb w całym kraju. Będziemy mieli większe możliwości w zakresie informacji wywiadowczych, odpraw i zasobów dostępnych w lokalnych społecznościach, powiedział przewodniczący Rady. W piątkowym oświadczeniu Rada Muzułmańska zaapelowała do meczetów o wzmocnienie środków bezpieczeństwa. Poniedziałkowy atak był najgorszym atakiem na dzieci w Wielkiej Brytanii w nowej historii kraju. Potężna demolka. Ten dzień Rosjanie zapamiętają na długo. Ukraiński sztab generalny poinformował o spektakularnym ataku swoich sił na okupowanym Krymie. Podano, że Rosjanie stracili okręt podwodny Rostów nad Donem. To jedna z trzech jednostek podwodnych Rosji na Morzu Czarnym, które mogą przenosić rakiety manewrujące kalibr. Okręt podwodny właśnie przechodził naprawy po poprzednim ataku we wrześniu 2023 roku. W porcie Sewastopol z sukcesem trafiono w okręt podwodny floty czarnomorskiej. W wyniku ataku okręt zatonął na miejscu. To kolejny dowód, że na ukraińskich wodach terytorialnych Morza Czarnego nie ma bezpiecznego miejsca dla rosyjskiej floty, oświadczono w komunikacie. Kremlowskie media w żaden sposób nie odniosły się do informacji o tak potężnej stracie. Szacuje się, że wartość okrętu sięga 300 milionów dolarów. Ukraiński sztab podał ponadto, że w wyniku ataku poważnie uszkodzone zostały także cztery wyrzutnie systemu S-400. Zgodnie z potwierdzonymi informacjami, wojska rakietowe we współpracy z jednostkami ukraińskiej marynarki wojennej znacząco uszkodziły cztery wyrzutnie systemu obrony powietrznej S-400 Triumph, ogłosił sztab. Spośród rosyjskich strat w marynarce w wojnie z Ukrainą za największą uchodzi krążownik rakietowy Moskwa, który brał udział w inwazji na Wyspę Węży. Został zatopiony w kwietniu 2022 roku. Rosjanie przekazali, że zatonął podczas holowania w warunkach sztormu. Zwierzęta zyskają nowe prawa. Koniec powszechnie stosowanej patologii. Ustawa o ochronie zwierząt, której zapisy pozostają niezmienione od ponad ćwierć wieku, jest przez wiele organizacji uznawana za przestarzałą i niewystarczającą. Działacze na rzecz praw zwierząt intensywnie przekonują, że nadszedł czas na jej gruntowną reformę. Chcemy, aby zwierzęta w Polsce były w pełni chronione prawem. Czas wyeliminować patologie traktowane jako tradycja, twierdzą inicjatorzy nowelizacji ustawy. Aby obywatelski projekt ustawy trafił pod obrady Sejmu, potrzebne jest zebranie przynajmniej 100 tysięcy podpisów. Te zbierane są m.in. na festiwalu Poland Rock oraz na terenie większości województw. Obywatelski projekt ustawy zawiera szereg postulatów, m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchu, obowiązkowa kastracja i chipowanie oraz zakaz używania fajerwerków hukowych. Polska jest drugim po Niemczech krajem Unii Europejskiej pod względem liczebności psów i kotów, a ostatnim pod względem standardów ich ochrony i praw. Nie zgadzam się z poglądami wielu polityków, że tradycją polskiej wsi jest pies na łańcuchu, a zwierzęta to nie ludzie i nie mają praw, twierdzi Paweł Suski z Koalicji Obywatelskiej. Projekt zakłada również zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do 5 lat więzienia i 8 za szczególne okrucieństwo. Definicja znęcania się nad zwierzętami ma uwzględniać pozostawianie zwierząt w zamknięciu i zaniechanie leczenia, używanie obroży elektrycznych i kolczatek, sprzedaż żywych ryb z wyjątkiem akwariowych. Projekt nowelizacji przewiduje również walkę z pseudohodowlami poprzez ich nadzór pod kątem dobrostanu. Większe kontrole mają także dotyczyć schronisk. Ponadto zakazana ma być ich sprzedaż przez internet. Zmiany proponowane w obywatelskim projekcie ustawy o ochronie zwierząt są odpowiedzią na długoletnie zaniedbania i braki w polskim systemie prawnym dotyczącym ochrony zwierząt. Nowelizacja ma na celu zapewnienie zwierzętom godnych warunków życia oraz wzmocnienie ich praw. Ukraińcy chcą pokoju, ale nie za wszelką cenę. Stawiają warunki. Zmęczenie wojną na Ukrainie daje o sobie znać. Według sondażu przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Demokratyczny oraz Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, 57% Ukraińców opowiada się za podjęciem przez władze w Kijowie pokojowych negocjacji z Rosją. Badanie przeprowadzono pod koniec maja na terenach kontrolowanych przez Ukrainę.
Wyniki pokazują, że liczba obywateli wzrosła o 15 punktów procentowych w porównaniu z listopadem 2023 roku, kiedy to 42% Ukraińców opowiadało się za rozmowami pokojowymi. Pomimo rosnącego poparcia dla negocjacji, większość Ukraińców stawia Rosji wyraźne warunki. Aż 66% respondentów uważa, że negocjacje mogą przynieść pozytywny skutek jedynie wówczas, gdy Ukraina odzyska terytoria zajęte przez Rosję od 2014 roku, w tym Donbas i Krym. Coraz więcej osób popiera możliwość zawarcia pokoju w zamian za pewne ustępstwa terytorialne. Nadal jest to jednak wyraźna mniejszość. Znacznie silniejsze poparcie jest na wschodzie Ukrainy. Im bliżej frontu, tym większe. Ponadto 60% badanych uznaje za całkowicie niedopuszczalne zatrzymanie walk i ustalenie granicy na obecnej linii frontu. Również członkostwo w Unii Europejskiej oraz NATO pozostają kluczowymi kwestiami dla wielu Ukraińców. 53% ankietowanych nie wyobraża sobie rezygnacji z możliwości dołączenia do Unii Europejskiej, a 49% nie zaakceptowałoby porozumienia bez gwarancji przystąpienia do NATO. W odpowiedzi na pytanie o możliwość ustępstw terytorialnych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zauważył, że oficjalnie nikt Ukrainie niczego nie oferował. Zgodził się natomiast, że obecność przedstawicieli Kremla na szczycie pokojowym, jaki jest planowany jesienią, byłby dobrze widziany. Uważam podobnie jak większość krajów, że przedstawiciele Rosji muszą być obecni na drugim szczycie pokojowym w listopadzie. W przeciwnym razie nie osiągniemy realnych rezultatów. Nie chcę, żeby blokowali przygotowanie naszego wspólnego pokojowego planu. Jeśli cały świat chce ich widzieć przy stole negocjacyjnym, nie możemy być temu przeciwni, powiedział cytowany przez Le Monde. Integralność terytorialna Ukrainy jest gwarantowana przez Memorandum Budapesztańskie z 1994 roku, pod którym Rosja się podpisała. Następnie nie dotrzymała umowy i w 2014 roku zajęła Krym. Wielu zachodnich polityków mówiło, że zabrakło reakcji świata, bo ten myślał, że Rosja się tym zadowoli. Tak się nie stało. I w lutym 2022 roku kraj zaatakował sąsiada z jeszcze większą siłą i większymi aspiracjami terytorialnymi. Prawdopodobnie dopiero wtedy Zachód dostrzegł prawdziwe zamiary Władimira Putina, którego warunki, jak podkreśla Kijów, są nie do przyjęcia.